Każdego roku wykonuje się blisko 80 milionów lotów. Pomimo stale rosnącego natężenia ruchu statków powietrznych oraz wbrew naszej intuicji, to właśnie lotnictwo jest najbezpieczniejszym środkiem transportu. Dziś prawdopodobieństwo śmierci w katastrofie lotniczej jest jak 1 do 1,5 miliona. W ubiegłym roku śmierć w tego typu katastrofach poniosło najprawdopodobniej 1320 osób. Na skalę światową są to liczby zaniedbywalnie małe. Jednak każda katastrofa to dramat dotkniętych nią ludzi oraz ważna zagadka, której rozwiązanie powinno zabezpieczyć nas przed podobnymi zdarzeniami w przyszłości. W latach 60. polskie linie lotnicze LOT były przedsiębiorstwem peryferyjnym. Obsługiwały bowiem tylko krótkie połączenia europejskie. Powodem takiego stanu rzeczy był brak maszyn mogących pokonywać trasy międzykontynentalne. Z początkiem lat 70. stan ten uległ zmianie wraz z zakupem 7 maszyn radzieckiej produkcji IU-62. Pierwszym IU-62 była maszyna o numerach rejestracyjnych Sierra Papa Lima Alfa Alfa. Nadano jej imię Mikołaja Kopernika. Zakup maszyn produkcji radzieckiej był oczywiście decyzją polityczną, wszak był to wtedy jedyny słuszny kierunek. LOT, aby w ogóle móc latać do Stanów Zjednoczonych, musiał wyposażyć swoje samoloty w amerykański system nawigacyjny, co ze względu na uwarunkowania polityczne było niebywałą trudnością. Po spełnieniu warunków narzuconych przez amerykański organ nadzoru lotniczego FAA otworzono pierwsze połączenie transatlantyckie. Dzięki IU-62 LOT przestał być przedsiębiorstwem zaściankowym. Samoloty polskich linii lotniczych zaczęły gościć na lotniskach całego świata. Przekazując maszynę w załodze, która miała wykonać lot powrotny, nie zgłoszono żadnych poważniejszych usterek. W tamtych czasach latanie na IU-62 było pewnego rodzaju nobilitacją, a same loty transatlantykami wykonywane były przez elitę polskiego lotnictwa cywilnego. Marca 1980 roku. Kapitan Tomasz Smolicz ląduje na nowojorskim lotnisku Kennedy'ego, kończąc 9-godzinny lot z Warszawy do Nowego Jorku, tym samym wykonując ostatnie udane lądowanie Kopernika. W kokpicie lotu LO-007 znajdował się kapitan Paweł Lipowczan, który spędził w powietrzu prawie 9000 godzin, z czego połowa na IU-62. Drugi pilot Tadeusz Łochocki. Mechanik pokładowy Jan Łubniewski. Nawigator Konstanty Chorzewski. Oraz radiotelegrafista Stefan Wąsiewicz, który zastąpił swojego kolegę. Lecą ze sobą nie pierwszy raz. Jest to doświadczona i zgrana załoga. Podczas 4-godzinnej przerwy między lotami maszyna przechodzi standardową kontrolę oraz napełnia zbiorniki paliwa. Pierwotnie samolot miał wystartować o godzinie 18, jednak ze względu na intensywne opady śniegu start opóźnia się. Ostatecznie Kopernik odrywa się od płyty nowojorskiego lotniska z 2-godzinnym opóźnieniem. Na 168 miejsc zajętych jest tylko 77. Wśród pasażerów lotu 007 jest 22-osobowa, amatorska reprezentacja USA w boksie. Oraz gwiazda polskiej sceny muzycznej Anna Jantar-Kukulska. Lot przebiega spokojnie. O godzinie 10.35 Kopernik melduje się w polskiej przestrzeni powietrznej. O godzinie 10.58 załoga Kopernika rozpoczyna schodzenie do lądowania. Kontroler kieruje samolot na pas 1-5. 15 minut później kapitan zgłasza problem z sygnalizacją wypuszczenia podwozia. Załoga nie ma pewności, czy podwozie zostało poprawnie wysunięte. W tego typu samolotach była to dość pospolita awaria. Z reguły uszkodzeniu ulegał bezpiecznik lub żarówka sygnalizująca stan wypuszczenia podwozia.
Zgodnie z procedurami kapitan Lipowczan podejmuje decyzję o odejściu na tzw. drugi krąg. Jest to manewr, który polega na wykonaniu dodatkowego przelotu nad lotniskiem, podczas gdy załoga naziemna, za pomocą lornetek, sprawdza stan wysunięcia podwozia. Słońce podczas lądowania silnie oświetlało kokpit. Oczy członków załogi po całonocnym czuwaniu również były zmęczone. Niewykluczone, że popełniono błąd w ocenie małej zielonej lampki. Sekundy później ma miejsce ostatnia rozmowa pomiędzy załogą a kontrolerem lotów. 007 w lewo 5 stopni. 007. Tak jest, zrozumiałem. Chwileczkę, mamy trudności z sygnalizacją podwozia. Przechodzimy na drugi krąg. Zrozumiałem. Kurs pasa i 650. Kurs pasa 650. Tak. Od tego momentu, po 26 sekundach ciszy, samolot roztrzaskuje się 950 metrów przed płytą lotniska. Z 88 osób znajdujących się na pokładzie nikomu nie udało się przeżyć katastrofy. Śmierć ponosi m.in. piosenkarka Anna Jantar-Kukulska. Większość ofiar podczas zderzenia z ziemią spała, jednak lekarze u kilkunastu osób stwierdzili zerwania mięśni, co pozwala stwierdzić, że w chwili zderzenia z ziemią silnie zapierali się o fotele. Podczas gdy w okolicach Okęcia rozgrywa się dramat, w Ministerstwie Komunikacji ma miejsce narada dotycząca bezpieczeństwa lotów pasażerskich. Zebranie zostaje przerwane tragiczną wiadomością. Natychmiastowo powołano komisję rządową, która miała zbadać przyczyny katastrofy. Fort, w którym rozbił się Kopernik, był strzeżony przez wojsko. Jednak niecodzienność sytuacji wprowadziła organizacyjny chaos. Początkowo praktycznie każdy mógł zbliżyć się do wraku. Dopiero po upływie kilkunastu minut na miejscu pojawiły się oddziały ZOMO, czyniąc teren niedostępnym dla ludzi niepowołanych. Obraz miejsca katastrofy musiał mrozić krew w żyłach. Ludzie, którzy tam byli, mówili o częściach garderoby na okolicznych drzewach i ludzkich szczątkach powciskanych pomiędzy zwoje poskręcanej stali. Ponoć niektórzy funkcjonariusze dopuszczali się rabunku na rozrzuconych bagażach. Dokładnie w tym miejscu samolot uderzył w zamarzniętą fosę Fortu Okęcie. Szczątki rozsypały się po całym obiekcie. Uwieczniony na wielu zdjęciach ogon maszyny leżał w miejscu, które dziś służy jako parking. Krzyż widoczny na monumencie pochodzi z pierwszego pomnika upamiętniającego katastrofę. Dawniej do pionowego elementu krzyża przytwierdzony był fragment poszycia samolotu. Element ten został skradziony w okolicach października 2013 roku. Jeden z ostatnich elementów Kopernika znajduje się w Muzeum Pożarnictwa w Warszawie. W przypadku katastrofy Kopernika nie można jednoznacznie wskazać winowajcy. A to dlatego, że winę za to, co się stało, ponoszą zarówno Polacy, jak i Rosjanie. Do lądowania podchodzi się na odpowiedniej, względnie niskiej prędkości oraz na małej mocy silników. W momencie, gdy Lipowczan podejmuje decyzję o odejściu na drugi krąg, należy zwiększyć moc silników, aby móc wykonać przelot nad lotniskiem. W chwili zwiększenia mocy dochodzi do awarii silnika numer 2. Pęknięciu ulega wał łączący sprężarkę z turbiną niskiego ciśnienia, w wyniku czego jeden z dysków turbiny rozkręca się do obrotów nadkrytycznych i zostaje rozerwany przez siłę odśrodkową. Dysk został rozerwany na trzy części. Pierwsza część przebija silnik numer 1. Część numer 2 przebija gondolę własnego silnika i wylatuje, nie czyniąc istotnych szkód. Natomiast część trzecia przebija gondolę własnego silnika, kadłub samolotu, wiązkę kabli elektrycznych, popychacz steru wysokości oraz popychacz steru kierunku, a na końcu przebija silnik numer 3. W efekcie IL-62 posiada tylko jedną sprawną jednostkę napędową. Według wyliczeń polskich ekspertów, IL-62 na jednym silniku nie był w stanie utrzymać się w locie poziomym, ale bez problemu mógł dolecieć i wylądować na płycie lotniska. Dlaczego tak więc się nie stało? Wszystkiemu winne było wspomniane wcześniej uszkodzenie układu sterowania. W efekcie pilot nie miał możliwości skutecznego operowania wysokością i kierunkiem lotu. Prawo międzynarodowe już w tamtych czasach wymagało zdublowanego układu sterowania w samolotach pasażerskich. Taki system pozwalał na utrzymanie sterowności po uszkodzeniu układu głównego,
co za tym idzie, zwiększał bezpieczeństwo pasażerów. IL-62 takiego układu nie posiadał. Kilka źródeł wyjaśnia ten brak tym, że radziecki samolot był kopią brytyjskiego Vickersa VC-10. Wspomniany samolot nie posiadał zdublowanego układu sterowania, wszak była to maszyna transportowa. Wśród niektórych ludzi teza ta budzi wiele wątpliwości. Po pierwsze, VC-10 był wykorzystywany także jako samolot pasażerski ze zdublowanym układem sterowania. Po drugie, w przypadku maszyny brytyjskiej mechanizacja skrzydeł oraz innych części była znacznie bogatsza i różna od IL-62. Jednak pozostaje jeszcze kwestia dużego wizualnego podobieństwa obu maszyn. Dodatkowo firma produkująca VC-10 w tamtym okresie miała poważne kłopoty finansowe, co może sugerować ciche odsprzedanie projektu samolotu. Jednakże według Rosjan projekt IL-a został w pełni sporządzony w biurze konstrukcyjnym Iliuszyna. Doświadczona załoga lotu 007 zachowała się perfekcyjnie. Na miejscu katastrofy odnaleziono panel z dźwigniami służącymi do regulacji mocy silników. Dźwignie numer 1, 2 i 3 były ustawione na zerową moc, zaś dźwignia silnika numer 4 na moc maksymalną. Co oznaczało, że załoga zaledwie w ciągu sekund musiała zorientować się, że sprawny mają tylko jeden silnik i to właśnie na nim próbowali dolecieć do lotniska. Niesprawny ster wysokości pod wpływem własnego ciężaru opadł, powodując nagłą utratę wysokości. Z tym problemem kapitan Lipowczan także próbował sobie poradzić, zmieniając kąt wychylenia statecznika. Jedynym sprawnym elementem układu sterowania były lotki na skrzydłach, dzięki którym kapitanowi udało się delikatnie zmienić tor lotu maszyny, przechylając ją na prawe skrzydło. Dzięki temu manewrowi samolot nie rozbił się o budynki zakładu poprawczego dla nieletnich. Obyło się bez ofiar na ziemi. W momencie zderzenia z ziemią samolot leciał z prędkością 350 km na godzinę. Szczątki maszyny rozrzucone były po całym forcie. Śledczym udało się także odnaleźć rozerwaną tarczę turbiny. Znajdowała się 2 km przed lotniskiem, rozrzucona w poprzek kierunku lotu. Bezpośrednią przyczyną katastrofy była awaria silnika numer 2, który od początku sprawiał problemy. Każdy silnik ma tak zwany resus, czyli określoną przez producenta liczbę wylatanych godzin, po których musi przejść gruntowny remont. W przypadku silników NK8 zamontowanych na IL-62 było to 5000 godzin. Wspomniany wcześniej silnik numer 2 do remontu trafił już po 1700 godzinach. Po renowacji wylatał kolejne 5000, po czym poziom wibracji znacznie wzrósł. Jednostka została wymontowana, a po pewnym czasie bez dokonania naprawy ponownie zamontowana. Warto też wspomnieć, że jednostka numer 1 wykazywała zaburzenia w pracy ze względu na wgięcie w łopatce turbiny, a silnik numer 3 wylatany miał ponad 8000 godzin bez remontu. Kierownictwo lotu dobrze wiedziało o złym stanie technicznym maszyn. Skąd więc bierność w ich postępowaniu? Sytuacja gospodarcza w PRL-u stawała się, lekko mówiąc, niekomfortowa. Władze wywarły na polskich liniach lotniczych drakońskie oszczędności. W panicznym poszukiwaniu środków finansowych dyrekcja wydłużyła resus silników do ponad 8000 godzin. Skłamano, że przeprowadzono badania potwierdzające taką wytrzymałość. Za każdą naprawę silnika Rosjanie zażądali sobie zapłaty, więc silniki były eksploatowane praktycznie do granic swoich możliwości. Jednostka numer 2 była bombą z opóźnionym zapłonem. Śledztwo wykazało, że pęknięcie wału miało charakter zmęczeniowy. Niektóre elementy feralnego silnika posiadały poważne wady materiałowe i wady wykonania. W miejscu urwania się wału znajdował się zadzior spowodowany niechlujnością wykonania. Miejsce to było ogniskiem pęknięcia. Ten element silnika nie spełniał żadnych norm i założeń konstrukcyjnych. Każde dodanie gazu osłabiało wał, który mógł pęknąć praktycznie przy każdych wyższych obrotach. Pech chciał, że stało się to w powietrzu. Jeżeli chodzi o samo wydłużenie resusu, to LOT konsultował to z biurem konstrukcyjnym Iliuszyna, jednakże Rosjanie nie potwierdzili stwierdzenia Polaków, jakoby to silniki NK8, które były zamontowane na IL-62, mogły latać bez remontu ponad 8600 godzin. Poinformowali także Polaków o tym, że to nasza sprawa, ile będziemy na nich latać, jednakże oni biorą odpowiedzialność za deklarowane 5000 godzin. Odnaleziona na miejscu katastrofy czarna skrzynka niewiele powiedziała o ostatnich chwilach Kopernika. Po pierwsze, już wcześniej miała uszkodzony zasilacz, przez co nie zapisywała wysokości, kursu oraz prędkości lotu. Nie muszę dodawać, że ze względu na oszczędności nikt nie naprawił tej usterki, pomimo tego, że była ona wykryta. Dodatkowo 26 sekund przed tragedią rozsypujący się dysk turbiny przecina wiązkę kabli, odcinając zasilanie czarnej skrzynki.
w wyniku czego całkowicie ustaje rejestracja parametrów lotu oraz dźwięku z kabiny pilotów. Pomimo takich trudności oraz tych stwarzanych przez Rosjan, polskim specjalistom udało się w pełni wyjaśnić przyczyny katastrofy. Komisja badająca wypadek w raporcie zamieściła następujące stwierdzenia. Wady produkcyjne i materiałowe wału łączącego sprężarkę z turbiną były pierwotną przyczyną zniszczenia silnika numer 2. Pęknięcie wału spowodowało urwanie tarczy turbiny, której elementy uszkodziły popychacze sterów oraz dwa silniki. Wykluczono winę załogi i personelu naziemnego. Z katastrofy wysnuto prawidłowe wnioski, jednak ze względu na sytuację gospodarczo-polityczną nie zastosowano ich w praktyce. Rosjanie nie zaakceptowali raportu sporządzonego przez polską komisję. Sytuacja ta zmieniła się 7 lat później, gdy delikatnie unowocześniony IU-62M rozbija się w oddalonym o 2 km lesie kabackim. Przyczyna drugiego wypadku była niemal identyczna. W dużej mierze przyczyniło się do niej niezastosowanie wniosków z katastrofy Kopernika. Na miejscu tragedii lotu 007 śledczy stwierdzili, że podwozie wysunęło się prawidłowo, w związku z czym pośrednią przyczyną śmierci 88 osób była mała, przepalona żarówka sygnalizująca stan wypuszczenia podwozia. Ogółem wyprodukowano 275 samolotów IU-62. 14 z nich uległo katastrofom. Śmierć poniosło ponad 1000 osób.